Szukasz skutecznej reklamy? Bądź widoczny w filmach Czewa TV. Promocja 4 za 200. Wybierz 4 dowolne filmy na Twoją reklamę już za 200 zł. Napisz do nas reklama@czewa.tv. Jesteśmy z ekipą Klubu Turystyki Motorowej PTTK. Witam panów serdecznie. Na początek przedstawcie się naszym telewidzom. Igor Rumiński, Bezdroża, Klub Turystyki Motorowej. Cześć, Marcin, przyjaciel Bezdroży. Adam Sporyszkiewicz, Klub Turystyki Motorowej, Bezdroża, Czes.pl. Paweł, też przyjaciel Bezdroży. Arek, również osoba tutaj wspomagająca Bezdroża.pl. Panowie, wróciliście z wyprawy po Albanii. Opowiedzcie właśnie na początek, jak ta cała wyprawa wyglądała. No generalnie zaczęliśmy od przygotowań. Tutaj zebraliśmy informacje na temat tego kraju, do którego jedziemy, na temat drogi. Przejeżdżaliśmy, taką dojazdówkę mieliśmy około 1500 km poprzez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię i wjechaliśmy do Czarnogóry. Myślę, że to był dobry wybór, dlatego że Czarnogóra nas przygotowała do takiego górskiego klimatu, który raczej w Albanii przeważa. I tam spędziliśmy pierwszą noc na kempingu w miejscowości Plav. Ilu was wyjechało i jakimi sprzętami wyruszyliście właśnie na tą wyprawę? Adam. Cała ta wyprawa miała się zamknąć w 5 autach. Ostatecznie polecieliśmy 3 samochodami, 2 Land Roverami Discovery i 1 Toyotą Land Cruiserem. Tutaj kolega od Toyoty wyruszył aż z Drawska Pomorskiego. No tak jak Grzegorz tutaj wcześniej mówił, no, sama dojazdówka to jest 1500 km. Zatrzymaliśmy się w Czarnogórze, gdzie no, tak naprawdę był nasz pierwszy nocleg. Okazał się rano dość mocno widowiskowy, bo miejsce było naprawdę urokliwe i co nas przygotowało na dalsze dni, bo okazało się, że jednak Albania to, jak żeśmy w swoim motcie tej wyprawy, piękna nieznajoma, to była po prostu prawda. Ja bardzo się cieszę z tego, że miałem okazję wziąć udział w tej imprezie. Zaczynaliśmy tutaj razem z Bezdrożami bawić się w te offroadowe rzeczy kiedyś wcześniej. Tym bardziej się cieszę, że dostąpił mnie zaszczyt wybrania się do Albanii. No, impreza była ciekawa, fajnie było połączone ekipy w samochodach. Dograliśmy się naprawdę świetnie. Ja miałem przyjemność wcześniej być w Albanii, co mnie, generalnie moje wrażenia z samej wycieczki są takie, że rzeczywiście kraj ten, Albania, ja wcześniej go porównywałem, że w latach 80. mógł być podobnie, powiedzmy, za zamkniętym krajem, jak w dzisiejszych czasach Korea Północna. Widziałem go wcześniej, widziałem go teraz, ogromne zmiany. To, co oglądamy teraz, co jest możliwe jeszcze uprawianie tej turystyki offroadowej, to się wkrótce zmieni. Zmieni się prawdopodobnie na dobre dla Albańczyków. Jeżeli chodzi o nas, no jest to coś takiego bardzo unikatowego. W Europie ciężko znaleźć kraj na takim poziomie, powiedzmy, rozwoju infrastruktury i warunków do uprawiania turystyki. Płynąc promem, na którym byli sami tubylcy, że tak powiem, w Europie Zachodniej, byłaby to jedna z lepiej rozreklamowanych atrakcji turystycznych. Także to było bardzo ciekawe. Opowiedzcie może właśnie, jak tam już zajechaliście, tak? Jak to takiemu zwykłemu śmiertelnikowi, który nie ma do czynienia z takimi wyprawami, jak to wyglądało? Zajechaliście, mieliście tam już załatwione noclegi, nie wiem, jak to wyglądało? Cała wyprawa wyglądała następująco, tak jak koledzy wcześniej opowiadali, był to ten najcięższy, jak dla mnie, wydaje mi się, dojazd, te 1500 km ciągiem w samochodach, jest to troszeczkę męczące. Jeżeli chodzi o noclegi w ogóle nie były jakkolwiek przygotowane, nie było żadnych bookingów, żadnych rezerwacji. Wyglądało to tak, że spaliśmy w obozach rozbijanych praktycznie codziennie, czyli codziennie rozbijamy, składamy się, wyruszamy w dalszą drogę. Powiem szczerze, że czasami w warunkach spartańskich, bo mycie się w górskich potokach, gdzie temperatura wody jest praktycznie delikatnie powyżej zera. No powiem, że wyjazd dla odważnych. Wiemy już, jak dojechaliście, jak wyglądały wasze noclegi, a opowiedzcie, jak wyglądały wasze dnie, o której wstawaliście i jak ten
Czy mieliście właśnie jakiś plan na dzień? Czy to też wszystko było tak na spontanie, że tak powiem? No nie było to na spontanie. Każdy dzień był zaplanowany. Mieliśmy przed samym wyjazdem zaplanowaną całą wyprawę. Każdy dzień był rozplanowany. Każdy dzień zaczynał się wcześniej rano, tak żebyśmy mogli zdążyć dojechać do kolejnego miejsca, które żeśmy sobie zaplanowali. Tutaj już, jak i wspomniał, że odwiedziliśmy park Tet, odwiedziliśmy park Valbon, a jeszcze trzecim parkiem to był park Lura, który no niestety warunki pogodowe i wysokości, na których żeśmy się znaleźli, po prostu nie pozwoliły przejechać tego pasma gór ze względu na skały i śnieg. Rozumiem, że wszystkie te dni, które tam spędziliście, pokonaliście autami, tak? Czy też były, nie wiem, jakieś tam punkty w programie, że chodziliście pieszo? No zdarzało nam się tam spacerować na pieszo, na przykład w Teti. Tam tubylcy, jakby to można powiedzieć, taki chłopczyk, który perfekcyjnie znał angielski, zabrał nas na wodospady i na kanion taki mniejszy. I tam niby był ten szlak, który był bardzo skąpo oznaczony. Podejrzewam, że bez przewodnika, czyli bez tego chłopczyka, po prostu byśmy tam nie trafili. Nie? Byśmy po prostu szukali. No, generalnie zdarzają się tam szlaki, są na szczyty prowadzone, tylko że po prostu naprawdę trzeba albo się pytać tubylców, albo już tak naprawdę znać i mieć te ichniejsze takie aktualne mapy. Nie? Taka wyprawa to na pewno nie jest lekka sprawa, z tego co słucham, zatem opowiedzcie o przygotowaniach waszych fizycznie i no wiadomo sprzętu, czyli aut. No fizycznie jakoś specjalnie się nie przygotowaliśmy, dlatego że praktycznie cały rok jeździmy w terenie i każdy z nas próbuje dbać o tą kondycję, tak żeby być cały czas sprawnym. Jednakże samochody no, wymagają specjalnego przygotowania. Każdy z nas przed wyjazdem przeszedł taki grubszy przegląd. Zostały wszystkie newralgiczne punkty w samochodach sprawdzone, prawda, układ chłodzenia, wiadomo, że poziomy wszystkich płynów, stan krzyżaków, elementów zawieszenia, polibuszy. No ale to jest takie zwykłe przygotowanie samochodu w terena, wyjazd na 10 dni w niedostępne góry rządzi się innymi prawami. Tutaj trzeba się przygotować na to, że jeżeli będzie awaria, to żadna laweta po nas nie przyjedzie, musimy sobie poradzić sami. Stąd też przygotowania takie techniczne, typu części zamienne, odpowiednia ilość kluczy we właściwych rozmiarach. No my tutaj mamy prościej, dlatego że głównie w bezdrożach jeździmy Land Roverami Discovery. Jest to dzięki temu zunifikowane i możemy zabierać jeden zestaw części zamiennych i kluczy. Oprócz tego samochody muszą być przygotowane do tego, aby sprawnie się wypakowywać, rozpakowywać, żeby mieć rozplanowane bagaże, tak żeby za każdym razem nie wyrzucać ich z samochodu. Także mamy bagażniki dachowe, w których jeżdżą takie rzeczy, które mogą się przydać no, w każdym momencie, typu klucze, część sprzętu biwakowego również, a z tyłu w naszych samochodach mamy zabudowę, które pozwalają otwierać szuflady, nie wypakowując wszystkich rzeczy, dzięki temu te rzeczy, które są wymagane na postojach, typu jedzenie, prowiant, może mamy do tego dostęp bezpośredni. Samochody również są wyposażone w kuchenki, zabudowy kuchenne razem z blatami, to bardzo ułatwia sprawę. Możemy przygotowywać posiłki w prawie domowych warunkach, ponieważ każdy z nas ma dwa palniki w samochodzie. Są wyposażone również dodatkowe zbiorniki na wodę, które często przewozimy na dachu. Ma to tą jedną zaletę, że w krajach, w których jest duże nasłonecznienie, można wykorzystać również tą wodę później do prysznica. Udało nam się tak skorzystać dwa razy podczas całej wyprawy. Nie musieliśmy się myć w zimnej wodzie, w strumieniu i mogliśmy wykorzystać właśnie tą zabudowę w naszych samochodach. Ja chciałem jeszcze tutaj wrócić słowem do załadunku samochodów. Dla mnie to była pierwsza wyprawa i ja sobie naprawdę nie zdawałem sprawy, że tyle rzeczy, tyle stafu można zmieścić do jednego samochodu. Dla mnie to jest po prostu nie do ogarnięcia. Natomiast jeżeli chodzi... Sorry, możesz powtórzyć pytanie? Wrażenia. Jakie wrażenia? Dla mnie, tak jak powtarzam, była to pierwsza wyprawa. Wrażenia niezapomniane, nie do opisania. Moim zdaniem żadne filmy, żadne zdjęcia nie będą w stanie oddać rzeczywistości, jaką zastaliśmy w Albanii. Tak jak kolega wspominał, kraj mocno zaniedbany. Widać, że coś się tam rusza. Cóż mogę powiedzieć więcej?
No, jazda samochodem terenowym też przy... daje dużo wrażeń, prawda? W terenie skacze się pod sam dach, czasami głową obija się o sufit. Tak jak mówię, takie wyjazdy są dla ludzi, którzy są troszeczkę bardziej wymagający od życia niż, powiedzmy sobie, zwykli zjadacze chleba. Ciekawą rzeczą, na którą zwróciliśmy oczywiście uwagę jeszcze, jest sama struktura kraju w ogóle. Kraj jest podzielony na katolików i muzułmanów i wygląda na to, że w tym kraju udaje się im żyć absolutnie w zgodzie. Nie ma absolutnie wątpliwości co do tego, że oni wszyscy są Albańczykami i wszyscy w tej Albanii funkcjonują tak samo i jednakowo. Nie jesteśmy tego w 100% oczywiście pewni, przejeżdżając i oglądając, nie mając tej możliwości porozumienia się tak z Albańczykami, jeżeli tam jesteśmy na miejscu, ale za szyby samochodu i z postoju po prostu wśród okolicznych ludzi, gdzie żeśmy się rozbijali, wygląda na to, że ludzie ci żyją naprawdę ze sobą w zgodzie, co jest taką ciekawą rzeczą. No i oczywiście podróż na Bałkany i do krajów słowiańskich, jadąc przez kraje słowiańskie, każdy z nas, wydaje mi się, jeżeli głębiej myśli o takich rzeczach, to widzi swoje odbicie Polaka po prostu wśród tych ludzi, którzy są swoją drogą świetnie zorganizowani i są naprawdę, wydaje mi się, że ciekawym przykładem na to, jak można pozytywnie egzystować czasami w ciężkich naprawdę sytuacjach i warunkach. Oprócz tego, że w jakiś tam sposób dowiedzieliśmy się na temat historii Albanii poprzez opowieści Marcina, który też już miał wcześniejsze doświadczenia, mieliśmy okazję spotkać polskiego księdza na misji, który nas zaprosił do siebie, ugościł nas jak tylko mógł, pozwolił przespać się w normalnych warunkach, nie w warunkach biwakowych. No i również nam sprzedał wiele, wiele ciekawych informacji na temat samego życia w Albanii. No dla mnie szokiem było to, że nie mogę się z żoną trzymać za rękę na ulicy, bo wszyscy faceci się na mnie patrzą. Oprócz tego, że na ulicach właściwie można spotkać tylko facetów, kobiety są w pracy. No i z takich historii jeszcze dość ciekawych, to właśnie tutaj, jak już też wspomniał, spotkaliśmy młodego chłopaka, który pomagał rodzicom rozkręcić interes turystyczny. To było w parku TED. Opowiedział nam też dużo fajnych rzeczy. Zaprosił nas na właściwie śniadanie, obiad, bo to tak można trzeba nazwać. No i byliśmy bardzo zdziwieni, że tak młoda osoba, która jest wysoko w górach, nie ma właściwie żadnego kontaktu ze światem, jest tak otwarta na turystów. No i świetnie zna język angielski, naprawdę szacun dla niego. Wielki szacun. Mnie jeszcze tak zadziwiło odnośnie gościnności tego kraju i tych ludzi. Jak zjeżdżaliśmy z góry, wyszedł po prostu, jak to się mówi, miejscowa osoba, która zatrzymała pierwszy samochód i zaprosił na kawę po turecku. Właśnie pijemy tą kawę teraz, rozłożył nam koce, każdemu po kolei starał się dać tej kawy, rozmawiał z nami, poczęstował nad tytoniem, który sam po prostu sieje i sam go tam jakoś doprawia. Chciał nas po prostu zostawić, żebyśmy zostali na nocleg, no ale musieliśmy jechać dalej. Dalej też później spotkaliśmy w ten sam dzień drugą osobę, która nas ugościła w ogóle. Pozwolił nam się u siebie w sadzie rozbić, jeszcze nam drzewo przyniósł na opał. Po prostu był zachwycony tym, nie? Że może gościć w ogóle ludzi, to na przykład z Polski, czy na przykład zagranicznych ludzi. Nie? Jedynie tylko była tam bariera językowa, bo on po włosku starał się mówić, ale nam po prostu to nie pasowało. Druga sprawa, to też spotkaliśmy dwie osoby w Albanii, które mówiły po prostu po polsku. Jeden tam chyba 20 lat pracował we Wrocławiu, w Łodzi i na Czechach gdzieś. Nie? Od razu się spytał i pytanie, po polsku rozmawiamy czy po czesku? Po polsku. I zaczęliśmy tam rozmawiać, wymieniać tam po prostu takie jakby, nie wiem, doświadczenia, tam skąd kto jest i... No ja słyszę coś na temat drogi, powiem. No, drogi w Albanii są bardzo specyficzne. Tutaj korzystałem z różnych portali mapowych. Czasami wjeżdżaliśmy na duże, żółte drogi, które były tak zaznaczone na mapach. One niczym nie odbiegały od takich zwykłych, szutrowych naszych wiejskich dróg w Polsce. Tutaj żeśmy jeszcze nie wspomnieli o takim prawdziwym krajobrazie Albanii. No, tutaj mocno wcinają się w ten krajobraz pewnie mocno osławione bunkry.
które miały bronić granic Albanii. Bunkry są po prostu wszędzie. Można powiedzieć, że Albania bunkrem stoi. Ludzie te bunkry mają na swoich podwórkach, bunkry stoją na polach, na wzgórzach, na wyjazdach z głównych dróg. Praktycznie są wszędzie. Chciałbym tylko jeszcze podkreślić, że wszechobecne bunkry na szczęście w 90% nigdy nie zostały użyte w celu, w jakim zostały zbudowane, i w większości przypadków służą teraz za kurniki, różnego rodzaju klatki na zwierzęta i komórki, i jest to chyba jakaś pozytywna sprawa na temat tych bunkrów. No jeszcze tutaj w imieniu całych bezdroży, wszystkich uczestników tej wyprawy, chciałem podziękować naszym sponsorom, czyli IGO Billboard, który sfinansował nam większość paliwa, które zużyliśmy w naszych samochodach. Chciałem podziękować bardzo firmie Garmin, która zapewniła nam odbiornik GPS Montana 650T, który sprawdził się idealnie. Jest to wszechstronne urządzenie i dzięki niemu nawigowaliśmy się naprawdę perfekcyjny sposób. Firmie Colmek, która zapewniła nam opony w bardzo dobrej cenie i dzięki tym oponom przejechaliśmy bezpiecznie górskie, niedostępne szczyty. Bardzo chcielibyśmy jeszcze podziękować firmie Decathlon, która już od jakiegoś czasu wspiera nasze działania, dzięki temu, że ich sprzęt turystyczny zaczął być bardziej dostępny dla zwykłego użytkownika. Nie są to już bardzo drogie rzeczy, ale swoją funkcjonalnością dorównują niektórym topowym markom. Możemy stale się doposażać i dzięki tym ułatwieniom, które Decathlon oferuje w swoich sklepach, czujemy się na biwakach, na kempingach jak w domu.